Wiecie, co jest największym problemem Guardioli? Ja wam powiem! Barcelona kupiła mu Ferrari, a on nim jeździł jak fiatem. Wystawiał mnie na nie mojej pozycji i traktował mnie jak gówno. Nikt z charakterem nie mógł dla niego grać. Wolał skład posłusznych mięczaków. Filozofia Pepa Guardioli zakłada, że większość graczy zachowuje się jak figury szachowe, robiąc wszystko według niego z pełnymi szczegółami. Nie chodzi jedynie o boisko, a również o życie prywatne. Ścisłe diety, zakaz ekstrawagancji i popisywania się. Czy taki rygor działa? Patrząc po trofeach, zdecydowanie tak. Czy Zlatan mógł wytrzymać z takim trenerem dłużej niż sezon? Oczywiście, że nie.